świętego Franciszka. Historia jak z Dickensa. No. Spokojnie. Ona nas nie interesuje. Chyba, że będziemy potrzebowali nacisku. Czego ode mnie chcesz? Cóż, bardzo niechętnie muszę przyznać, że cię potrzebuję, żeby znaleźć Wiktora Sullivana. Jasne. Wiemy już, że Wiktor zna współrzędnej Ramu. Skąd to wiecie? Ty nam powiedziałeś. Widocznie twoja lojalność jest bardziej negocjowalna niż myślisz. A jego? Co? Co ty kombinujesz? Nic takiego. Chodzi o to, no cóż, że już jakiś czas temu wpadłeś w nasze szpony, a on jeszcze nie próbował cię odbić. W Kartagenie też cię nie uratował, prawda? Dostrzegł tylko narzędzie, którego może użyć. Wiem, co chcesz zrobić. Gdy mówię, że Wiktor gra wyłącznie dla siebie, to mówię ci prawdę. Odkryłam to 20 lat temu. Jestem zdziwiona, że ty wciąż jeszcze tego nie wiesz. Tracisz tylko swój czas. Niech będzie. Ale pomyśl, czy kiedy zabrał cię z ulicy w Kolumbii 20 lat temu, uratował cię od takiego życia? Czy skazał na właśnie takie życie? A, doskonale. Cóż, znaleźliśmy Sullivana. Jest po drugiej stronie miasta. Przykro mi, Natanie, ale chyba zostałeś usunięty z tego równania. Pamiętasz mnie? Ramzes. Podziękuj mi, przyjacielu. Jasne. Dzięki. Mówię poważnie. Ta Angielka kazała mi się ciebie pozbyć. Ale ja jestem porządny facet. Uratowałem ci życie. W tej chwili jestem twoim jedynym przyjacielem. Aha. I pewnie uważasz, że jestem ci coś winien, tak? Bystrzak, to mi się podoba. Masz bardzo dużą wiedzę. Zadam ci takie banalne pytanie. Iram Filarów. No jasne. Gdzie to jest? Nie wiem, człowieku. Pieprzysz! Słuchaj, nawet jeśli wiem, to moje życie nie byłoby wiele warte, gdybym ci powiedział. Obrażasz mnie. Jesteś piratem. I wytrawnym biznesmenem. Należy mi się szacunek. Spróbujmy jeszcze raz. Gdzie jest Iram, Natanie? Słuchaj, możesz mnie torturować ile chcesz. Okej. Ale nie zdradzę ci czegoś, czego nie wiem. Niech ci będzie. Zobaczymy, czy twój przyjaciel będzie miał więcej do powiedzenia. Co? Kto? No jak to kto? Wiktor Sullivan? Wierz mi, nie chcę tego robić. W tym wieku mógłby nie wytrzymać napięcia. Czekaj. Nie. Nie pozostawiasz mi wyboru. Może Wiktor okaże wdzięczność za uratowanie życia. Stój! Zostaw Saliego, słyszysz? Do widzenia! Nie dotykaj go! To teraz się zabawimy. Sully! Sully? Hmm.
Nie ma go tu. Cholera. Nathan! Strasznie mi nabruździłeś. Daję ci słowo, że to już koniec. Nigdy go nie miałeś, prawda? No chyba. Kłamałem. Zapomniałeś? Jestem piratem. Jadź go! Jasne, stary, śmiej się. Usuna! Spadaj stąd. A jak miło. Co słychać? Jasne. Jasne, tak. Tak, rozumiem. Proszę zadzwonić, gdyby coś się zmieniło. Boże drogi. Przepraszam. Nate! Myślałem, że to nie przystoi. Zamknij się. Myślałam, że tym razem już po tobie. Nie. Jak się czujesz? A co? Co z Salim? Żyje. Boku ci. Ale go złapani. Co? Jak to? Jest w konwoju. Jadą z nim na pustynię. Trzeba go ratować. Nie, 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 nie. To nie jest takie proste. Usiądź. Niestety wyprzedzili nas co najmniej o 2 dni. Takich nie dogonimy. Musimy spróbować. Spokojnie. Wiem, co robić. Mamy jeszcze szansę, tylko mnie posłuchaj. Dobra. Na lotnisku trwa załadunek transportowca. Chcą zrobić zrzut dla konwoju. Musimy się dostać na pokład. Dokładnie. Wiesz, że trzeba będzie skoczyć ze spadochronem? Już kiedyś skakaliśmy. No pamiętam. Okej. Daj mi szklankę wody, a potem możemy ruszać. O nie, 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 nie. Mam wtykę na lotnisku i wiem, że samolot nie wystartuje przed świtem. Więc póki co, prześpij się chociaż parę godzin. To chyba nie najlepszy pomysł. Zaufaj mi, dobrze? Zadzwoni, jakby coś się działo. Naprawdę chciałaś go sama uratować, co? Co, Saliego? No tak? No, masz dobre podejście. Dziękuję. Czekaj. Chodzi mi o to, że... Wiem, o co ci chodzi. Tak mi przykro. Wiem. To tutaj.
Dobra, masz. Rany. Mam nadzieję, że się jednak nie przyda. Ja też. Musimy działać po cichu. Jak nas złapią przy samolocie, to po nas. Dobra. Stąd to prosta droga. Tak. To co? Może wejdę na górę i ci pomogę. Dobra. Osłaniaj mnie. Okej. Hej, co ty... Co ty robisz? Elena, słuchaj. Wiedziałam, że coś takiego wykręcisz. Stój! Proszę cię. Bądźmy szczerzy. To szansa. Właściwie jedna na milion. Już raz prawie cię straciłem. Nie stracisz mnie. Nie zniósłbym tego znowu. Wsiadaj do jeepa i spadaj stąd. Jak najdalej, dobra? Póki jeszcze możesz. Pośpiesz się, dobra? Idź. Pięknie. No to w drogę. Daleko jesteś od domu. Szukran. Nie pasujesz tu. Oni też nie. Nadal żyję. Czemu mnie nie zabiłeś tak jak tamtych? Nie chciałem być nieuprzejmy. Miałeś kłopot. Nawet wrogowi należy się strawa i schronienie. Jesteś wrogiem, Amerykaninie? Drake. Hmm? Nazywam się... Drake. Salim. Szaryf tego plemienia. Nie chcę się narzucać, Salim, ale... potrzebuję konia. Nie mam nic, co mógłbym dać w zamian. Zdradź mi, jak zaatakować karawanę. Wiesz o niej? Moi zwiadowcy śledzą ją od 2 dni. Co tu robisz? Czego szukacie na Ar-Rapa al-Hali? Zaginionego miasta Ubar. Iramu Filarów. Porwali mojego przyjaciela. Tylko on zna drogę. Kiedy znajdą Iram, stanie się zbędny. Zabiją go. Jeśli znajdą Iram, wszyscy zginiemy. 3000 lat temu król Salomon władał potężnymi dżinami, demonami zrodzonymi z ognia bez dymu. Gdy się zbuntowały, uwięził je w mosiężnym naczyniu, które wyrzucił za mury miasta. Iram stał się siedliskiem zła. Przekleły